Po pierwsze, co to kurwa jest? o kurwa mać. To mi przypomina piankowego marynarzyka w wersji feministycznej z kretyńską fryzurą. Aż się dziwię, że ten kolor na jego łbie nie jest niebiesko-różowy. Jakie to coś jest płci? Niby imię męskie, a wygląda gruba feministka, więc nie wiem, czego mam się tutaj spodziewać, tak naprawdę. Mam nadzieję, że bałagan za mną dobra, się nie zabrał w oczy. Tak się składa, że ta część pokoju jest jeszcze... Słuchaj, gruby! W momencie, kiedy mówisz o burdelu, który jest za tobą, nie zwracajcie uwagi na burdel, który jest za mną, to sprawia, że ludzie zwracają uwagę na burdel, który jest za tobą. Zaraz morda spuchnie kota. Co prawda wypełniasz 2/3 kadru swoją dupą. Kurwa, jaki on obszerny! Ty, to jest jakiś krewny Klaudy Lizy, czy co do chuja? Trochę niezagospodarowana, no. Ale akurat w tym ustawieniu muszę dzisiaj nagrywać, więc przepraszam za to. Gruby. Natomiast, żeby odwrócić waszą... Gruby, czekaj, słuchaj, gruby. Tu mam dla ciebie... Może byś chciał kawałek? Kawałek gruby. To wiesz, gruby? Różnica między tobą a mną jest taka, że ja zapierdalam. Może i teraz siłownia jest jakby zamknięta. Boy. Ale w domu zapierdalam. Są pewne ćwiczenia, które się na przykład nazywają HIIT. Tobie nic to nie mówi, bo ty jesteś gruby. Co ty powiesz o New Warriors? Zgaduję, że to dobry krok! W dobrym kierunku idzie Marvel. Gruby, ja ci powiem coś takiego. Taki wokeness, jaki prezentuje aktualnie DC i Marvel, to jest jedynie gwóźdź do trumny, którą jest branża komiksowa. Bo ci wszyscy woke twojego pokroju, gruby, krzyczą, jak oni niesamowicie wspierają takie gówno, ale to nie oni idą później kupić taki komiks. Wiesz, kto idzie kupić taki komiks? Taki zajebisty człowiek jak ja. Idzie i fizycznie komiks idzie kupuje. Ten kupiłem, nawet nie odfoliowałem. A dawno kupiłem, mam, nie wiem gdzie jest moja reszta moich komiksów, na przykład z DC, ten z Jokerem, kurde, The Last Love, czy chuj wie jak, nieważne, ale zajebisty komiks też mam zafoliowany. Nie wiem gdzie tylko położyłem, nie wiem gdzie są moje wszystkie komiksy, bo mam całą górę, więc oni powinni kierować swoje produkcje do takich jak ja, do ludzi, którzy to kupują. A nie do takich o frajerów feministycznych, woke'owych, którzy tylko sprawiają, że taki biznes się rozpierdala. Okej? Okay? Bo ja wam coś powiem, nie wiem, może pokażę nawet różnego rodzaju zdjęcia, co oni robią z różnymi postaciami. Macie jakąś postać, gdzie widać trochę skóry? Oni generalnie burki im kurwa wszystkim zakładają. Dobra, gruby, ale co tam ty będziesz pierdzielić przez kurwa 20 minut? Jezus Maria. Pewnie o pączkach będzie gadać. To powiem dzisiaj o pewnej bardzo kontrowersyjnej kwestii. Mianowicie o zapowiedzianym przez Marvela komiksie, czy też miniserii New Warriors. No i miałem ten... A ten Kibel Swine, czy jak mu tam? Ten koleś, który jest pisarzem, jest writerem. On brał udział w programie takim randkowym. Ale beka, kurde, może znajdę ten filmik i wam pokażę, jak on kurwa nawet pocałować się nie umie z dziewczyną. Temat poruszyć już jakiś czas temu, ale tak się złożyło, że nie mogłem tego zrobić od razu, a potem pomyślałem, że kurczę, może poczekam trochę. To być może w tym czasie dostaniemy jakieś dodatkowe wypowiedzi od szefostwa Marvela, może jakoś odniosą się do tych protestów, sprzeciwów, narzekań i tak dalej, które dotyczyły tego komiksu w sieci. Być może autorzy się jakoś jeszcze wypowiedzą, no i będzie można to włączyć niejako tutaj do tej dyskusji. Wiecie, że fani trochę zmodyfikowali te stroje chociażby tego Snowflake. Snowflake i Safe Space. Trzeba mieć naprawdę tu nierówno pod sufitem i trzeba być bardzo woke'owym, żeby takie postacie robić, gówniane, tak nazywać. Ale fani komiksów, nie tych postaci, tylko ogólnie komiksów, zrobili lepsze arty niż oryginał. Bo w tych oryginalnych to oni są w jakichś tam strojach kolarzy, wyglądają gównianie, a tamci trochę zmodyfikowali, że wyglądają trochę lepiej. Pomijając tłuściocha. No ale taki tłuścioch jak ten tłuścioch, to pewnie bije brawo, że oho, tłusty bohater? Ja zawsze chciałem być tłustym bohaterem, ale nigdy nie było w komiksie tłustego bohatera, bo wiadomo, no kreska jest ważna.
prawda? Jest jeszcze taka rzecz, że jest komiks o, nie pamiętam, coś tam American, jakaś tam Mexican American, nie pamiętam. I ten, który rysuje tę laskę, bo to jakaś kosmitka, która jest bardziej taka meksykańska, latynoska, bardziej taka. No, nieźle ją narysował, wam powiem. Jest tam troszkę, widać ten wszystko tak opięte, jak tyłem stoi dupeczka taka fajutka, taka wiecie, no spora, tutaj uda troszkę takiej bardziej umieściona. No taka fajna duperka, wam powiem. Może później wam znajdę, pokażę. No niestety, ale w międzyczasie pojawiły się jeszcze inne informacje dotyczące całego rynku komiksowego, mianowicie sprzedaż komiksów w USA, nowych tytułów, nowych zeszytów została wstrzymana, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych, w związku z koronawirusem. Dystrybutor główny komiksów, czyli Diamond Comics... Bredzisz gruby teraz, bo akurat cyfrowe oni chcą pompować, tylko że rynek cyfrowy to jest zupełnie inny rynek niż te, które są sprzedawane fizycznie. Po chuj kupować fizyczną kopię. Aktualnie w XXI wieku, 2020 rok, komiksy kupują ludzie, którzy chcą mieć taki egzemplarz w celach, uwaga, kolekcjonerskich. Nie osoba, która przeczyta i wywali jak gazetę, tylko w celach kolekcjonerskich. Oni próbują już od jakiegoś czasu pompować wersję digital, z tym, że kurwa cena to powiedzmy te 4 dolary, czy ile, gdzie na przykład są jakieś subskrypcje na stronach, dajmy na tym, mangowych, czy hier wie co, miesięcznie 5 dolarów, gdzie masz dostęp do wszystkiego. Miesięcznie 5 dolarów, a tu za jeden egzemplarz 4. Więc, a jak dostajesz takie postacie, gówniane, wołkowe, no to, no nie wiem, chyba wolę dorzucić dolara i przez miesiąc cieszyć się normalnymi produkcjami. Jest powód, czemu ludzie z zachodu odwracają się w kierunku właśnie anime i mangi, ponieważ tam dostają to, co chcą, to, czego nie ma tu na zachodzie, bo na zachodzie, jak już wspomniałem, jest wołkowe gówno. Nie wysyła komiksów do sklepu z komiksami, więc te sklepy z komiksami też będą miały ciężko, być może część z nich już upada, nie wiadomo, co zrobią same wydawnictwa, które w tym momencie... Dużo już upadło, gruby! Zapowiedziały, że cyfrowych komiksów też na razie nie będą wydawać, więc generalnie, słuchajcie, ten problem z New Warriors to jest pewnie ostatnia rzecz, którą w tym momencie będą... Te, gruby! W dupę se wcać te air quotesy! Twoje air quotesy pokazują tylko, jaką pizdeczką jesteś. Pizdeczki życiowe używają air quotesów. Kurwa, zaraz wyleję wodę. Ponauczali się air quotesy robić. Utrzymywane one są cały czas, zupełnie jakby wciąż trwały lata 90. I najwięcej wydawnictwa cały czas zarabiają po prostu na wariantach, czyli na tych różnych wersjach okładek. Zazwyczaj są to warianty jedyne, więc jeśli kiedykolwiek się zastanawialiście, czemu wydawnictwa cały czas napierdzielają te jedynki? Czemu cały czas, jak się kończy jakaś seria, to od razu wychodzi jakaś jedynka? Czemu tych jedynek... Chodzi kurwa jedynka, ponieważ nie ma sprzedaży! Robię jeden egzemplarz, drugi, trzeci, dwunasty i na przykład jest tylko 6000 egzemplarzy. Bo nikt tego kurwa nie kupuje, więc oni znowu robią reedycję, znowu restartują serię, znowu robią pierwszą. Na przykład taką sytuację mamy, jeśli chodzi o Captain Marvel. Wszyscy mają w dupie Captain Marvel, a oni non stop, nowa reedycja, nowy, znowu pierwszy odcień, znowu pierwszy, a wszyscy ludzie spierdala i nie chce. Żeby wziąć te warianty, żeby mieć do dyspozycji, do sprzedaży innym klientom, także właśnie te specjalne wersje okładkowe, no to muszą kupować te komiksy w całych pakietach od wydawnictw, w związku z tym to też napędza generalnie sprzedaż komiksów. Problem też jest z takimi niektórymi sklepami, które kupują takie różnego rodzaju komiksy, kopie różnych komiksów, że nie patrzą na ich jakość, tak jak w przypadku New Warriors. It's okay, man. Gówno nie jakość, ale nie, kupmy, weźmy, zamówmy. Ja jako kolekcjoner, bo lubię kolekcjonować komiksy, dawno nie kupowałem żadnych nowych egzemplarzy. Bardzo lubię na przykład Torgale, co w Torgalu też widzę, że kurwa się zmieniło, bo tak jak wcześniej były numery, gdzie normalnie były cycki widoczne, wiecie, sutki i tak dalej, wszystko elegancko było widoczne i to miało odpowiedni, wiecie, klimat, to było stosowne, to nie tak, że raptem cyce, tylko to było adekwatne do tego, co się dzieje w komiksie, nie? A obecnie te nowsze, kurwa, egzemplarze, to ja się za łeb biorę, bo oni robią wszystko, żeby zakryć. Że na przykład jakaś taka poza, że tak nie widać, albo bokiem, że nie widać, albo że raptem niby woda chlapnie, jakaś tam leci tak, że tutaj sutki zakrywa, że niby nie widać. No po prostu paranoja. Wszędzie jest ta jebana cenzura, bo to jest po prostu pieprzona cenzura. Mi się odechciewa takiego Torgala kupować, jak ja widzę, że tak bezczelnie jest cenzurowany, bo ja chcę dostawać taki produkt, jaki dostawałem wcześniej, z tym, że dalszą historię, czyli jeśli mam coś, jeśli mam formę nieocenzurowaną, że normalnie jest widać biust, no bo co złego jest w biuście kobiety? Biust kobiety jest kurwa zajebisty, po kiego szwanca cenzurować to?
w takim komiksie, który jest skierowany do dorosłych, bo głównym odbiorcą takich komiksów są ludzie tacy jak ja, w moim wieku. Ludzie w wieku od 25 lat mniej więcej do 35 lat. Tak, taka mniej więcej to jest granica. Pi razy drzwi, ok? Mężczyźni głównie. Więc idiotyczne jest takie cenzurowanie i bawienie się w jakieś jebane domowe przedszkole. Traktowanie ludzi jak kurwa gówniaki zasrane, które na widok cyca pójdą kurwa, nie wiem, skoczą z mostu. Promować, czy inwestować jakoś bardziej w te nowocześniejsze metody dystrybucji, chociażby dystrybucję cyfrową. No bo tutaj wymagana by była jakaś kampania marketingowa, być może jakaś obniżka. Grube. Oni od lat pompują te cyfrowe. Tylko to jest zupełnie inny rynek, gruby. Skąd to wiem? Bo kurwa ja na przykład mam w dupie rynek cyfrowy. Ja wolę fizyczną kopię mieć. Podobnie na przykład z gierkami, nie? To jest moje, że tak powiem. Bo to ja wiem, że ja posiadam. Ma nie jakieś gówno cyfrowe. Ja jestem kurwa zbieraczem komiksów od kurwa lat. Od lat. Jeszcze jak mój ojciec pracował w drukarni, to mi przynosił do domu komiksy różne, na przykład Kajko i Kokosz. I się wkręciłem w komiksy wtedy. Później były Spider-Many z TM Semik firma, czyli polski wydawca Spider-Mana, na przykład The Amazing Spider-Man. W 89 roku było 6 egzemplarzy. Później 90 już po 12, raz w miesiącu wychodził. Około 100 iluś egzemplarzy wyszło w sumie. Z czego numer 50 był w dwóch wydaniach, bo były dwa różne hologramy na okładce. Z czego dwa te 50 numery posiadałem. Posiadałem od numeru pierwszego do ostatniego wszystkie The Amazing Spider-Man. Posiadam w sumie cały czas, tylko aktualnie nie mam ich przy sobie. Bo nie bardzo jak się człowiek przeprowadza, to wiecie, no nie bardzo będę się z tym wszystkim zabierać, bo to trochę waży, bo jeden taki karton z tymi komiksami to będzie ważyć no z 50 kilo około, 40-50 kilo. A miałem tam 2-3 kartony, bo w trzecim inne trochę wydania. Spawny wszystkie polskie, Spektakular Spider-Many pamiętam miałem, Mega Marvele. Za X-Menami nie przepadałem. Miałem trochę Punisherów, miałem kilka Supermanów, miałem kilka Batmanów, ale głównie wolałem Marvela. Miałem komiksy, chyba wszystkie, nawet Venom. Wszystkie jakie wyszły, Lobo w Polsce posiadam. Różne polskie jakieś komiksy, nie pamiętam teraz tytułów. Też i różnego rodzaju mangi posiadam w sumie. Na przykład Neon Genesis Evangelion, wszystkie. Czy jakieś inne takie mniejsze jakieś komiksy, też takie z innych jakichś tam firm, nie tylko Marvel czy DC. No, całą masę różnych komiksów, nie tylko polskojęzycznych, ale też anglojęzycznych, ze Stanów Zjednoczonych. Nawet miałem jeden niemiecki egzemplarz, mimo że tym językiem wręcz gardzę, bo jest taki kurwa drętwy. Niemiecki język to jest taki do wydawania rozkazów. Taki, wiecie, no taki wojskowy, no na przykład, żeby gdzieś w jakimś miejscach, że tak powiem, dym pewien wpuścić w jakieś zamknięte miejsce z ludźmi, powiedzmy, tak? Żeby tych ludzi tam, powiedzmy, nie było, no to z tym, ten język do tego się nadaje. I wydawnictwa póki co napierniczają jak najwięcej serii, napierniczają jak najwięcej jedynek, żeby tylko ten interes się jakoś tam kręcił. No właśnie, i w takim klimacie... Ten interes leci w pizdu, na łeb, na szyję, a Kononowicz... przyspiesza ten proceder, że... A takie akcje, co od Janie Pawła, Marvel czy DC, to tylko przyspieszają to. Bo DC nie jest lepsze. Też wysrali jakieś gówno, teraz już nie pamiętam. Z tym, że Marvel tu jest troszkę lepszy od DC, bo Marvel chociaż nie wyłączył komentarzy. A DC, mimo że ma, tak jak Marvela ma 800 czy 900 tysięcy wyświetleń, ten The New Warriors, ma... Kurwa, nie wiem, chyba z 200 tysięcy dislajków i może z 2000 lajków, nie wiem, musiałbym sprawdzić teraz. Tak u DC jest jakieś 100 z kawałkiem tysięcy wyświetleń, jakoś 20 tysięcy dislajków około i komentarze wyłączyli, gościu. No wiecie, pieprzyć fanów, pieprzyć tych, którzy kupują, pieprzyć feedback.
żeby jakoś dowiedzieć się, co się podoba, co się nie podoba, co zmienić. Przecież zwróćcie uwagę na takiego Sonika. Wypuścili gówniany trailer pierwszy, ludzie oburzyli się trochę, powiedzieli, że tak nie wygląda Sonic, to bla bla kurwa bla, że to i tamto. Tamci posłuchali, zmienili i co się stało? Dostaliśmy normalnego Sonika. Macie, wychodzi sobie teraz miniseria New Warriors, czy no jeszcze nie wychodzi, kto wie kiedy wyjdzie, natomiast no została zapowiedziana w formie trailera, gdzie New autor Warriors. Daniel Kibble-Smith opowiadał o swoim pomyśle na ten serial. Kibble-Smith, nie no, ja muszę wam pokazać, jak on takim randkowym, kurwa, bachelor czy coś tam. The Millionaire, Matchmaker, patrz! Jaki ogier z niego, gościu, patrz! Z pacynkami, gościu! Kurwa, Edgelord, no! Patrz, jak on, kurwa, wygląda, ten Daniel Kibble-Smith, jak sierota! Gościu, on wygląda jak sierota, pa! Laska idzie go przytulić! Pa, jak się, kurwa, jak się marszczy, że laska go chce pocałować! O, nie mogę! Jezu, jaka żenada! Gościu, zobacz, co tu się dzieje. Daniel Kibble-Smith. Daniel Kibble-Smith. I jego New Warriors. Bardzo odważny, zwłaszcza do kobiet. Ja pierdolę, ty. Jak taka kurwa Fredka. Wystraszona. Oh my god. No dobra, dawaj. Pa. Jak się marszczy, kurwa, jak prosiaczek. I think you should give me a peck on the lips. Peck on the lips. Że w usta miałbym pocałować. No nie, w usta, no nie bardzo, gościu, w usta. Tak jakby nigdy się jeszcze z żadną kobietą nie całowałem, nie wiem, na czym to w ogóle polega. Więc to jest troszkę za dużo jak dla mnie. Nie wiem, czy z tym zadaniem jestem w stanie sobie podołać. Ale zobaczmy, czy kurwa. Kurwa! Cofnijmy to. Kurwa, to jest ogier, gościu! To jest ogier, to jest idealna osoba do tego, żeby pisać jakieś historie do komiksów. Idealny jest do tego, zobacz, jak sobie świetnie z kobietami radzi, patrz. Idealnie JJ do tego pasuje. On zajebiście śmieje, to jest kurwa tak zajebiście memiczny śmiech. Laska nie jest jakaś mega piękna, ale też nie jest jakaś paskudna. Jakby no... Myślę, że jak ja bym się z nią umówił, no nie miałbym problemu ją pocałować, jak normalny człowiek, że tak powiem. Czyli wiecie, nie że z jakimś kurwa ślinieniem, językiem wysmarować całą twarz jak pierdolnięty, bo to też kolejny ekstremum, ale nie w ten sposób. Obrzydliwe. No, z tego co ja widzę, ten Daniel Kibble-Smith raczej woli płeć męską chyba. Jak się zmarszczył, laska go przyciął. Kurwa, widać kto tutaj dominuje. Widać kto tutaj w tej parze ma jaja w tej restauracji. Nie? Daniel Kibble. Nie, znaczy Daniel Kibble-Smith może gdzieś tam ma w portmoneczce swojej matki. Ale w tej sytuacji ewidentnie laska ma jaja. Właśnie o te nowe grono bohaterów. I tu na środku ta kolumbryna. Nie no, w sumie ten o ten wampir, który ni w pizdę, ni w oko, zupełnie z innego uniwersum. Nie wiem, on chyba w Castlevanii powinien być bardziej. On by bardziej pasował do Castlevanii.
albo do, nie wiem, do uniwersum gdzieś ze Spider-Manem, z Morbiusem, syn Morbiusa, czy cokolwiek tam innego, nie wiem, czy można by mówić tu o tym, że on jest biały, może bardziej, no nie wiem, jak on tam jest. Może bo wiem, projekty tych postaci, pomysły na te postacie. W sumie ten kurwa też się wygląda taki wybielony strasznie, jakby kurwa wybielacz patrzył. Ich wizerunek oraz ich pseudonimy mocno się nie spodobały. Jezus Maria, on naprawdę wygląda jak piankowy marynarzyk z Ghostbusters, ten gościu, patrzcie. No kurwa, przecież to jest piankowy marynarzyk, jak w mordę strzelił. Tylko wersja feministyczna. I to obu stronom tego polityczno-ideologicznego spektrum, zarówno prawej, jak i lewej stronie. W skład tej nowej drużyny wejdzie Screen Time, który jest dzieciakiem, który jest podłączony non-stop do internetu i... Dzieciakiem, który jest generalnie osoba uzależniona od gazu z internetu. Gaz komputerowy, wiesz, opryskał go. Gaz z internetu. Żyjemy mami, myśli mami. Snowflake i Safe Space. Tu była największa po prostu drama. Bliźnięta, oboje tutaj z supermocami. Snowflake rzuca shurikenami w postaci płatków śniegu, natomiast Safe Space potrafi tworzyć pola siłowe, jeśli chce kogoś ochronić. Co jest jeszcze interesujące? Gościu! Ja nie wiem, jak ty to możesz czytać z zachowaniem powagi. Snowflake, który rzuca shurikenami w postaci płatków śniegu i Safe Space, który tworzy barierę ochronną, ale tylko jak ktoś jest w pobliżu. Bo on tylko taką barierę... Ja nie wiem, no naprawdę bardzo przydatna umiejętność zrobić barierę, która służy do ochrony kogoś innego, nie siebie samego. On nie może stworzyć bariery w momencie, kiedy nikogo w pobliżu nie ma. Przyjmujące to, że Snowflake jest osobą niebinarną, czyli nie identyfikującą się z żadną... Niebinarną! Nie identyfikuje się z żadną płcią. Bo tak działa rzeczywistość, ja pierdolę. Tak, niebinarny. Laser, bohaterka o słusznej wadze ciała. O tłuściochu, którym supermocą. To jest moja supermoc. Okej? Okay? Kurwa plecak. Ma supermoc, ponieważ mogę tu włożyć różne zakupy. Jest bardzo pojemny, mogę na przykład... O, zobacz. Kurwa, nie mogę włożyć. Zobacz, widzisz? Genialne! Supermoc! Zakupy mogę robić! I nikt nie zobaczy, jak bekon kupuję i wtrążalam, przez to dupa mi tyje, nie? A później sram pod siebie i zostawiam ślad. Zostawiam ślad, dlatego jestem Trailblazer. Ponieważ sram żarem, tak sram, taką mam sraczkę, że ogniste gówno zostają. Trailblazer, wiesz? To jest Trailblazer, gościu! To jest Trailblazer! Wersja oryginalna, okej? Tylko bez plecaka. Wystarczy plecak dorzucić na plecy, tak? I mamy Trailblazer. Bardzo propsuje, więcej bohaterów z grubymi kośćmi. To jest bohaterka, która ma magiczne... Czy ja przed chwilą, kurwa, gruby dobrze słyszałem? Czy że co? Słusznej wadze ciała, co bardzo propsuje, więcej bohaterów z grubymi kośćmi. Z grubymi czym, kurwa, typie głupi? Z grubą dupą, z tłuszczem, z grubymi kośćmi? To nie ma nic w związku z kośćmi, tylko z tłuszczem. Z grubymi kośćmi? Propsuje? Więcej bohaterów tłustych? Czy ty, kurwa, tu jesteś niespełna rozumu? Propsuje niezdrowy tryb odżywiania, propsuje niezdrowy tryb życia, ponieważ sam jestem tłustą, ulaną kurwą. No, co to w ogóle ma być, no? Kto normalny ogląda tego grubasa, weźcie mi powiedzcie. Ulańca. On propsuje spaślaka. Dziewczyna w wieku poniżej 21 lat, super bohaterka, gdzie supermoc to jest zasrany plecak. Supermoc. I on propsuje nastolatkę z tłustą dupą. Weź mi, typie, powiedz, kiedy taka nastolatka miała czas się tak nawpierdalać? Bo to nie jest od powietrza. Ewidentnie w tym plecaku dużo żarcia się mieści i non-stop do niego sięga. Chyba największą mocą tego plecaka
supermocą plecaka jest lodówka bez dna. Gdzie może tonę żarcia nosić na tych plecach i non-stop sięga i żre. To jest bohaterka, która ma magiczny plecak. No nie, w sumie to jest ciekawy pomysł, niech będzie. W każdym razie to jest nasza... Ten ciekawy pomysł! Aż tak bardzo, kurwa, potrzebujesz udawać, że to jest okej? Aż tak bardzo na siłę próbujesz propsować durne pomysły? To może niech ma super wibrator, który po dotknięciu do sroma orgazm od razu dostarcza. Gdzie przeciwnicy nie mogą walczyć, ponieważ mają multiorgazm. Już to by była lepsza moc niż jakiś zasrany plecak. Kurwa mać. Plecak, super moc. A jej strój to już w ogóle kaszana. Plecak z jakimś gównem, z jakiegoś liceum. Ubranie, chuj wie jakie, tak jakby, nie wiem, dorobiła sobie jakieś gówna, żeby pasowało wyglądem do plecaka, czy chuj wie co. No i powiem wam szczerze, że no, nie wygląda to dla mnie jakoś super ciekawie. To znaczy jasne, jest tu parę interesujących pomysłów, ale szczerze mówiąc nie widzę tej... Pomówmy o tych interesujących pomysłach, gruby. Pomówmy o interesujących pomysłach, no, pomówmy. Okazało się, że dla wielu osób to był po prostu krok za daleko, bo z jednej strony wiele osób narzekało na to, że te postacie, te designy, te pomysły na moce i tak dalej są nieco zbyt nowoczesne. W sensie każdy element... Że co? Zbyt jakie? Zbyt nowoczesne? Nie, zbyt woke'owe. Zróbmy spaślaka, zróbmy uzależnionego od gazu internetowego. Zróbmy dwóch kolarzy. Non-binary, żeby nie było wiadomo jaka płeć i generalnie wiecie, no bo przecież ludzie nie są binarni, przecież nie ma, przecież jest 100 miliardów płci. Kto to będzie kupować? Kto kupi ten komiks, mi powiedz? Powiedz. Ty kupisz ten komiks? Który promujesz, o to zajebisty pomysł, no świetny, no to genialne jest, no ja propsuję, ale gówno nie kupię, bo takiego czegoś nie mam zamiaru czytać, przecież to jest idiotyczne, ale ja propsuję, no na pewno coś kupię, nikt nie kupi. Chociaż nie, przyznaję się, ja może bym kupił, stricte dlatego, że jestem bardziej kolekcjonerem i jako kolekcjoner chciałbym mieć u siebie takie gówno, po to, żeby pokazać, patrzcie jakie gówno kiedyś było. No chyba, że w przyszłości będzie takie gówno, że te gówno nie będzie aż tak gówniane, jak gówno w przyszłości, a tak to raczej będzie wyglądać. Projekt tych postaci, pomysłu na ich moce i tak dalej, był jakimś stereotypem związanym z, nie wiem, młodymi ludźmi dzisiaj, albo problemami, które są dla nich istotne, albo o których się dużo mówi, nie wiem. Problemy istotne. Safe space. I Snowflake. Taki jest cel, w sensie, że na pierwszy rzut oka miałem wrażenie, widać, że no. Te postacie mają niejako uosabiać wszystkie te kwestie, które wydają się z jednej strony ważne dla jednej grupy osób, a z drugiej strony niepotrzebnie... Zrobili postacie z gówno problemami dla osób, które mają gówno problemy, które się trygerują, które potrzebują bezpiecznych przestrzeni, ponieważ są właśnie takimi płatkami śniegu, których uczucia są ranione, które się trygerują wszędzie. Gdzie przeszkadza, że na przykład postać w komiksie jest zbyt seksowna. Postać z... O, Harper, zadaj dzięki na suba. Zarysuj. Zygi o dziku, ty 22. XS Corona Time P. What the fuck? Że postacie są, wiecie, zbyt seksowne. Dlatego jestem, wiesz, jako purytanista taki, to chcę, żeby ta osoba, ta postać była jak najbardziej zakryta. Najlepiej, żeby w burce chodziła. Teraz wam pokażę, co oni chcą zrobić z komiksami. Kto kupuje komiksy? Jak mówiłem wcześniej, zwykle to są mężczyźni w przedziale wiekowym 25-35 lat. I co oni chcą zrobić, jak żeby wyglądały postacie w komiksie? Wiecie, seksizm, o Jezus Maria, biedne rysunki. Black Canary, czarny kanarek. Co my tu mamy? Tu jest w oryginale, a tu kobitki sobie zmieniły. Jak one by chciały, żeby ta postać wyglądała, bo wiecie... No jak to? Że postać? Ma widać nogi? Ale nie tylko zwróćcie uwagę na ubranie, też zwróćcie uwagę na fryzury.
Zwróćcie też uwagę na fryzury. Tutaj jeszcze patrzcie. Co łączy te wszystkie nowe pomysły tych postaci, które mają być w komiksach, które są kierowane do mężczyzn, ale z jakiegoś powodu babom, kurwa, przeszkadza, że postać w komiksie wymyślona jest zbyt seksowna. Bo ona ma tłustą, wielką dupę, jej się to nie podoba, ponieważ ona nie jest w stanie tak wyglądać. To tak, jakbym ja się oburzał na przykład na to, że Kratos łazi z klatą i on ma za dużą klatę, której ja nie mam, że on ma za duże bicepsy, on powinien być bardziej ubrany. Ponieważ mnie to obraża. A jak na to faceci patrzą? W dupie to mają. Ktoś jest pewny siebie, nie jest zakompleksiony, to w dupie ma to, jak kto inny wygląda. Jest w stanie docenić sztukę w postaci na przykład jakiegoś komiksu, gdzie jakiś autor narysował jakieś rysunki i zajebiście to zrobił. Jest w stanie docenić. A nie, że jakiś spaślak z plecakiem jako supermoc. I problem, widzicie gówno grubaski? Możecie być takimi tłuściochami, wpierdzielać żarcie w McDonaldzie. Będziecie mieć supermoc, jak będziecie mieć taki plecak. Więc zapierniczajcie do szkoły, może wasz plecak zmieni się taką supermoc i będziecie zaiwaniać z tym plecakiem, teraz tą swoją tłustą dupą i będziecie zostawiać takie trailblaze. Jak sraczki dostaniecie. Zakrywamy nogi. Ubranie nie może być zbyt ciasne. Co tutaj się dzieje z biustem, to ja też nie wiem. Raptem z jakiegoś powodu najwyraźniej kobiety nie mają biustu też. Z tego, co ja widzę. Idźmy dalej. Hawk Girl. No, ręce widać. Nogi, buty. Ale no, coś tu przeszkadza. Jakby... No nie wiem, te takie koła z przodu ona tu ma, a tutaj jakaś tak dziwnie płaska się raptem zrobiła. I jakby biodra nie mają takiego wcięcia i jakby brzuch, który ona tutaj miała goły z pępkiem i tak dalej, raptem to znika. What the fuck? Zwróćcie też uwagę na fryzury, jeszcze raz podkreślam. Krótkie włosy, tutaj ona też jakby krótkie, nie? Skrzydła, oj, białe skrzydełka, bo jestem aniołkiem, uhuhu. Czarne są lepsze. Zajebiście tu wygląda Hulk Girl w wersji oryginalnej. Zajebiście, z tymi ding-dongsami swoimi z przodu. I te czarne skrzydła zarąbiste są. I fajnie tak kurwa tu sterczą. Zarąbiste są. O wiele lepsza w oryginale jest. Zejdźmy niżej. Czy widzicie już tu pewien trend? Czy mam palcem pokazywać? W oryginale, zobacz. Ma takie jakieś wysokie buty, jakieś tak, nie wiem, takie zakolanówki. Niby takie podwiązki, widać tu trochę ciała, tu brzuch widać, ręce, a tu całkowicie zakryte. Ja się dziwię, że w burce jeszcze nie chodzi. Włosy w oryginale długie. Tutaj takie bardziej sterczące uszy, a tutaj króciutkie. No to jedźmy niżej. Kolejna postać, Power Girl. Nie wiem, po co oni shorty założyli. Buty aż po kolana, bo wiecie, im mniej skóry, tym lepiej, prawda? Ręce zakryte, tą dziurę na klatce piersiowej, gdzie widać cleavage, też trzeba zabrać. W ogóle nie ma bioder, cycków nie ma, nie wiem, co tutaj się dzieje z tą postacią. Oczywiście włosy krótkie, no w oryginale też jakby krótkie, tak? Płaszcz zabierzmy, zabierzmy tutaj ten, wiecie, ten pokrowiec z tyłu. No bo wiecie, bo to jest nieprzydatne, tak, więc lepiej zdjąć i tak dalej. Psylocke, tak? No, ręce jej zostawili. Nie wiem, co tu się dzieje znowu z tym biustem. W oryginale, zobaczcie, fajna taka talia osy, bioderka elegancko zarysowane, nogi fajnie zrobione, tu jakieś takie, kurde, zarobiście to wygląda. Najwyraźniej kobiety nie mogą wyglądać seksownie, ja wnioskuję. Zwiążmy jej włosy, przemalujmy na fioletowo, skróćmy, bo za długie, bo wiecie, do walki z długimi włosami. Zakryjmy ubranie. Tutaj nie wiem, co się w ogóle dzieje, jakaś plama. Co tutaj, tu w rejonie klatki piersiowej się dzieje, jeszcze raz podkreślam. Co to jest? Czyli ja mam rozumieć, że kobiety nie mają biustu ogólnie. No mówię, burkę jeszcze jej załóżcie, czerwoną. Włosy oczywiście krótkie, spięte. Kompletnie zakryta, jakaś gówno kiecka, bo przecież takiego, kurwa, takiego, nie wiem, tego... tej derki takiej nie może mieć. Tutaj tak fajnie wygląda, takie, kurde, jakieś różowa, takie obcisła, jakaś, nie wiem, lajkar, czy co zarobicie tu wygląda.
takim jakiś tutaj biuster, a tutaj kurwa znowu płaska. Najwyraźniej kobiety nie mają biustu. Scarlet Witch. Niżej. She... Kurwa mać ty, wzięli ją w kombinezon narciarski jakiś wsadzili, czy kolarza. Włosy oczywiście skróćmy, bo najwyraźniej kobiety nie mają długich włosów. Widzicie ten trend? Wszystko, skracajmy włosy. She-Hulk tu długie włosy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie no, na bosaka nie gzaiwania w kombinezonie. Tu była w butach, tu w fajnie takim stroju, nie? Takim fioletowym. No genialnie tutaj fajnie wygląda. A tutaj nie wiem, to jakiś transgender z niej zrobili. Cycków oczywiście nie ma, bo po co jej? Jeszcze ona jest mężczyzną ewidentnie. Kolejna postać. Oczywiście... Chyba widzicie trend. Tutaj była zbyt seksowna. Spider-Woman, nie? No kurwa, tu Spider-Woman to ekstra laseczka, fajna taka, kurde. Włosy długie, nie, skróćmy. Opierdolcie jej jeszcze na łyso najlepiej. Albo zostawcie taki jakiś dziwny irokes, tak żeby tylko po jednej stronie niebieskie takie, albo niebiesko-różowe. Całkowicie zabudowane. Cycków nie ma kompletnie. Nie wiem, co tu się dzieje. U każdej postaci tutaj coś się dzieje w rejonie klatki piersiowej. Takiego, że najwyraźniej kobiety nie mają biustu. Jedźmy dalej. O! Starfire. No, tutaj niezłe lachon. Ale tu fryzura feministyczna, tylko tu na górze fryz, króciutki takie dity nestroszone, jakieś gówno. Krótko ścięta. Zabudujmy ją kompletnie. No dobra, trochę rąk pokażmy, bo niech tam odrobinę chociaż skóry będzie, ale znowu cycków nie ma kompletnie. No, bo po co? Bo wiecie, bo to jest seksizm. Jak postać wymyślona tak wygląda, jeśli ma być w komiksie, który jest skierowany do mężczyzn, którzy są wzrokowcami. Nie. Mężczyźni na pewno na taką postać, jak tutaj po prawej, ewidentnie woleliby patrzeć. Chyba tylko po to, jak mają zamiar się wyżygać w toalecie. Po jakiejś libacji. Następna. Walkiria. Oczywiście krótkie włosy. Zabudowana, bo nogi nie można pokazać, kawałka. Cycków też kompletnie nie ma, bo po co zrobić takie fajne, wiecie, takie ochraniacze, jakby takie cyconosze, takie metalowe czy coś, żeby tu kurde widać, bo to jest jednak kobieta, biust. Nie. Ogólnie, no mówię, na łysą ją jeszcze opierniczcie i w burkę wsadźcie. Do tego to wszystko dąży. Wonder Woman. Serio? Wonder Woman jeszcze ma taką fajną kieckę. Zresztą Wonder Woman, jak ktoś oglądał film Wonder Woman, to tam zarąbiście ona wygląda, tylko troszkę bardziej mogłaby przykoksować, bardziej mięsista powinna, więcej mięśni powinna mieć trochę w moim odczuciu, ale tutaj kurwa nie wiem, co tu się dzieje, co ona tu za boki ma dziwne, ty, co tu się dzieje tu na biodra, co to kurwa jest, o tu jakieś kabłonki i znowu tu zabudowane i nie wiadomo co to jest, gdzie jej cycki, co to jest, co ona tam ma jakieś płytkę metalową wsadzoną, tu patrz, elegancko, fajnie, tu taka talia, fajnie wcięta, widać, że kobieca sylwetka, oczywiście, opierdolmy ją jeszcze na łyso, bo jak długie włosy, to wiecie, nie, kobieta nie może mieć długich włosów, zwłaszcza jak jest narysowana. Nogi zakryjmy, bo kobieta nie może wyglądać, kolejna, oczywiście, znowu, włosy krótko zróbmy, zakryjmy nogi, w ogóle wszystko zakryjmy, żeby choć odrobinę kobiety nie przypominała, nie? Cycków nie widać. Tutaj nawet jak ona ma ten taki fajny garniturek, ale tu fajne nogi, no widać, że kurde, no zajebiście wygląda tutaj, kurde, nie wiem, Zatanna, no kurde, no w oryginale, no zarąbiście wygląda, ty, no fajna szprycha, długie, a tu nie wiem, co za gówno. To jest jakiś żart. Tak oni chcą, żeby kurwa postacie wyglądały. To jest żałosne, co oni robią. A później się dziwią, że nikt nie chce kupować tych komiksów. Może dlatego, że sracie na tych, którzy kupują te komiksy. Bo niby czemu miałbym chcieć kupić komiks, gdzie kobieta wygląda kurwa jak szafa dwudrzwiowa. Nie wiem, może to właśnie o to chodzi, żeby wiesz, stracić kompleksy, widząc takie superbohaterki. Bo kto o zdrowych zmysłach... Powiedzcie mi, czy choć jedna osoba kupi taki komiks... O zdrowych zmysłach, nie mówię woke'owa. Woke'owa, czy nie wiem, w ogóle czy jakakolwiek woke'owa osoba kupi taki komiks? Myślę, że też nie bardzo.
Albo z obrzydzeniem kupi. Tylko po to, żeby udowodnić, że kupi. No właśnie o to chodzi, Żygi, że nie. Feministka nie kupi. Co najwyżej kupi tylko po to, żeby później zasygnalizować, no to zobaczcie, ja kupiłam. Że wiesz, gdzieś tam na Instagrama wrzucić, czy na Twittera pokazać. Zobacz, kupiłam, gdzie tak naprawdę pójdzie do sklepu z komiksami, weźmie do ręki, zrobi sobie fotkę, ha, prawda, i później odłoży. Bo nikt normalny takiego czegoś nie będzie chciał kupować. Wizualnie to nie jest atrakcyjne. Nie przyciąga wzroku. Mężczyźni są wzrokowcami. I to ja nie mówię tylko o kobiecych postaciach, ja mówię też o męskich postaciach. Jak na przykład mamy takiego Spidermana, tam była Spider-Woman, no wyglądała, no fajnie ta w oryginale, te długie włosy jeszcze, nie? A wiecie, że oni zrobili ją w ciąży, w nowej wersji? Spider-Woman w ciąży, która znęca się nad młodym chłopakiem, po czym wymiotuje. W ciąży, jakiś 8 czy 9 miesiąc, z takim bębzolem. No. Wzorowa matka. Bojająca się na pajęczynie z dzieciakiem w 8-9 miesiącu. A później się dziwią, że nikt tego nie kupuje. I też dobór tych imion, myślę, był tutaj nieprzypadkowy. Zresztą sam autor Daniel Kibosniak mówił w tym trailerze, że nazwanie postaci Snowflake na przykład no jest świadomym zabiegiem związanym z tym, że jest to postać, która zamierza celowo używać imienia, które no ma... Gościu! On użył tych takich nazw, żeby nazwać te postacie, ponieważ to są słowa uznawane za obraźliwe, które mają ośmieszać kogoś, bo takie są. Bo taki wyjątkowy płatek śniegu to nie jest jakiś order honoru, który nosi się z dumą. To mówi tyle, że jesteś jebaną pizdeczką, która nie radzi sobie z uczuciami, która chce być w centrum wszechświata. Ja. Moje uczucia, moje genitalia i tyle. I które się triggeruje. Bo ktoś ma jakąś inną opinię chociażby. Albo bo postać zbyt seksownie wygląda. Dosyć negatywne czy pejoratywne konotacje. Właśnie no. Po to, żeby odebrać mu te negatywne znaczenie. No i to przynajmniej w tył. Niech zacznę używać pewnych znaków, które to używały pewne partie niemieckie za czasów słynnego akwarysty. I niech wieszają i mówią, ej, to jest takie fajne. Niech zrobią w kolorach tęczy. Co by na to? Zróbmy ten taki fajny znak, takiego, takie jakby 4 kwadraty pod kątem, z tym, że bez połowy boków po każdej stronie. Taki sobie kwadrat jest, nie? Taki kwadrat z 4 kwadratów, gdzie brakuje połowy boku po każdej stronie. I zróbmy go, ten taki kwadrat tęczowy. OK? I mówmy, ej, to jest pozytywne. Odbierzmy negatywne znaczenie tego. To jest takie pozytywne. To szeszmy miłość. Teoria ma dla mnie sens, no bo jeśli mamy postać, która zrobi się w ten sposób, ale okaże się naprawdę świetnie napisaną postacią, którą wszyscy natychmiast polubią, no to też jej imię będzie wówczas kojarzone. Kościu, ty myślisz, że ją ktokolwiek polubi? Chyba tylko ktoś taki jak ty. I to wątpię. Ewa, dzięki za suba dla Very Happy Dumbo. Dotyczą nas bezpośrednio. Ja osobiście uważam, że podejście, w którym staramy się odebrać słowom taką wagę, jaką czasami za sobą niosą, jest bardzo dobrym podejściem. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie będziemy obcierać jednak słów z tego ciężaru, który czasami mają, no to będą używane właśnie jako oręż, jako metoda ataku. I kto wie... Tak? To samo jak się robi z ciągłym nadużywaniem słów takich jak rasista, nazista, ksenofob, seksista, mizogin. Z takimi słowami? Właśnie nadużywanie takich słów sprawia, że takie słowa są obdzierane z sensu i tracą na znaczeniu. Czy ktokolwiek się w obecnych czasach normalny, oczywiście jak jest, przejmie, że jakaś pizdeczka życiowa z kretyńską fryzurą, tłusta jak bania, która wygląda jak ludzik Michelin na przykład, by powiedziała do niego, że jest rasistą, ksenofobem, mizoginem, islamofobem, chuj wie jakim fobem i tak dalej. W dupie to ma taki normalny, bo tyle razy już... Co? Bo to są słowa, które są używane przez pewne grupki ludzi w momencie, kiedy nie mają argumentów. Żadnych.
No, jeszcze zostaje krzyk. Ale to zostawimy sobie na inny materiał, bo to jest moja perełka z tego roku. W zeszłym roku mieliśmy kilka rarytasów pewnych wojowników sprawiedliwości społecznej. Chociażby w postaci Meom! Call me sir one more time! Meom! Ktoś pamięta Meom? Był jeszcze inny wojownik, który to straszliwie się striggerował, że ktoś przyszedł kupić leki jakieś, czy inne tabletki i miał na sobie chyba czapkę, która mówiła o wspieraniu Trumpa. I się straszliwie wydarł i striggerował, że on nie sprzeda produktu, bo generalnie chłop najwyraźniej jest rasistą i tak dalej, bo ma czapkę. Czy cokolwiek innego. O tak. To były takie właśnie dwa fajne przypadki. A w tym roku mamy już pierwszą kandydatkę do nagrody Jobla w postaci baby z kolorowymi włosami, która się striggerowała, że jakiś uliczny preacher. Swoją drogą, czemu właśnie też chcę o tym powiedzieć, bo niedawno wrzuciłem film, jak to mnie taki preacher zaczepił. Z tym, że w tym przypadku ten preacher nie był taki nachalny. Ta baba na reakcję, kiedy on wspomniał o tym, że jak kobieta sobie jakiś tam płód weźmie, no to jest generalnie, nie? No to jej argument jaki był? Czy jeśli słowo snowflake nie zostanie zaadaptowane przez środowiska, które są nazywane w ten sposób, tak jak to było na przykład ze słowem queer swego czasu, to koniecznie skończy się to tym, że takie właśnie pejoratywność tego słowa nie będzie już mieć miejsca, no bo po co, jeśli nikogo to już nie obraża. No tak jak mówiłem, jest to problem... Te queer, queerze, płateczku śniegu, kochany, nie odbierzesz niczego od tego słowa. Który mnie osobiście by dotykał, poruszał, ani z którym byłbym związany, więc to tylko taka luźna myśl, traktujcie ją. Natomiast to, o co chciałem jednak tutaj trochę zaapelować, to by mimo wszystko dać po prostu szansę autorowi na to, żeby wybrnąć z tego, co... No fucking way! Nie dam szansy autorowi, który raz, że robił BuzzFeed, dwa, zrobił Santa's Husband, gdzie Mikołaj jest czarny, a mąż Mikołaj. Generalnie wiecie, możecie teraz dzieciom mówić, że Mikołaj był przynajmniej biseksualny. Nie miał żony, pani Mikołaja, bo to jest istotne, że co robi Mikołaj z kim w łóżku. Więc zróbmy męża Mikołaja, gdzie Mikołaj jest czarny. Ponieważ zmieńmy wszystko z historii, co jest tylko możliwe. Pozamieniajmy wszystkie jakieś białe postacie, które pierwotnie były białe, na czarne, bo nie ma z tym problemu. Problem będzie tylko, jeśli zrobimy to w drugą stronę. Wyobrażacie sobie, żeby zmienić jakąś postać, na przykład takiego Shafta, zrobić z niego białasa jakiegoś. Biały Shaft. Shaft! White! Nie? Chociażby. Albo inne jakieś filmy, gdzie właśnie głównym bohaterem jest czarny. Zróbmy reedycję wszystkich filmów, gdzie grał Will Smith, tym razem zróbmy to z białą postacią. Wszystkie filmy, gdzie grał Morgan Freeman, Denzel Washington, pozamieniajmy wszystkie postacie, gdzie grały te osoby, na białe. Nie ma problemu chyba, prawda? No, taki race swapping. Co za problem? Ja nie widzę problemu, a wy widzicie, no przecież nie ma problemu tutaj. Nikt się chyba nie oburzy z tego faktu. No to tylko skalać skórę, nic takiego. Może się obronić, może okazać się naprawdę świetną pozycją. I zdarzało się już tak wielokrotnie. Nie! Nie okaże się świetną pozycją. Ponieważ pisarzem tego komiksu jest osoba, która nawet kobiety nie potrafi pocałować. Kiedy Jean Grey, czytając myśli Icemanowi, odkryła, że ten jest gejem, o czym ten zdaje się nie wiedział, bo to jakoś wypierał przez... Gościu, ty myślisz, że to jest normalne? Że raptem coś takie, że teraz wprowadzają komiks, że coś takiego wprowadzają? Ty myślisz, że wcześniej by to nie wyszło, gdyby tak faktycznie była postać napisana? Ty myślisz, że to jest okej, takie coś, robienie? Mnie kompletnie nie obchodziło, czy jakaś postać, z kim tam lubi się ten tegesić. Ale nie, zróbmy w komiksie, że ta postać raptem jest gejem na przykład. Żeby przypodobać się mniejszości seksualnym,
którzy nichuja nie kupią tego komiksu. Więc to, co oni robią, tylko odsuwają od siebie bazę osób, bazę fanów, którzy kupowali te komiksy. Bo jeśli ja kupuję komiksy, lubię jakąś postać, dajmy na to, lubię Lobo. Nie? Akurat Lobo to jest taka postać, że tak ona jest napisana, że nawet jakby zrobili raptem z niego geja, to i tak byłby zajebisty, nie? Więc może to jest zły przykład, bo Lobo to może ten te gesi, co on tam chce, że tak powiem. I tak jest zajebisty. Tym bardziej, że jego dziewczyną jest śmierć, ale to już pomijam. Ale na przykład takiego Supermana. Raptem zróbmy z niego geja. I on, słuchaj Lois, w sumie to ja wolę Jimmy'ego ten te gesić. Sorry, my się z Jimmy'm tak naprawdę od lat ten te gesimy, nigdy nas nie przyłapał. Czy myślisz, człowieku, że to jest normalne? Przepisywać całą historię tylko po to, żeby do kilku procent społeczeństwa się przypodobać, którzy nigdy w życiu, kurwa, nawet nie wezmą do ręki tego komiksu. Te firmy robią to tylko po to, żeby pokazać, jacy oni są woke. A wiadomo, go woke, get broke. Lata, co spotkało się oczywiście ze sprzeciwami, z tymi zarzutami o propagandę homoseksualną i tak dalej, a to było po prostu nie napisane. Natomiast później za to wziął się naprawdę fajny scenarzysta, Sina Grace, który sam mając tutaj doświadczenia związane z coming outem, bo sam jest osobą homoseksualną, napisał fantastyczną solową serię z X-Menem. Przyszedł mi właśnie do głowy nawet lepszy przykład, mianowicie Gwenpool. To jest postać, która na pierwszy rzut oka dla osób, które nigdy się z nią wcześniej nie zetknęły, albo zetknęły się tylko w formie, nie wiem, okładek, albo jakichś innych grafik, no, wygląda jak zwykłe odcinanie kuponów. Gruby, weź ten kadr. Ty no. Gościu. Popularności Deadpoola na przykład, albo ja czym ta Gwenpool ma być, co to Gwen Stacy jako Deadpool z jakiegoś alternatywnego uniwersum, coś takiego, bez sensu. Natomiast postać ma idealnie dosyć ciekawą historię. Dobra, Gruby, słuchaj, było dużo różnych takich komiksów pokazujących jakąś inną rzeczywistość, inne uniwersum jakby, na przykład takie, gdzie wszyscy byli superbohaterowie, byli zombiakami. Myślę, że to jest fajną historię można z tego zrobić, gdzie na przykład taki Spider-Man, jak był takim zombiakiem, miał swoje przebłyski dobroci, że tak powiem, i sobie przypominał, jak to zjadł swoją ciotkę, jak już był tym zombie, i Mary Jane bodajże też, o ile dobrze pamiętam. No, ciekawa historia z tego wyszła. Albo na przykład z Venomem też były różne takie akcje, gdzie na przykład Galactus miał na sobie symbiont, Wolverine miał na sobie symbiont, różne postacie, Hulk. No ale kurde, robić raptem w tej samej rzeczywistości z postaci, która nie była homo, raptem homo. To już jest chore trochę. Firmy po prostu chcą pokazać, jak one są woke. Bo to nie ma nic, nie mam problemu, jeśli ktoś chce jakąś alternatywną rzeczywistość zrobić i gdzieś tam jakąś historię, tak? No, niech sobie robią, tak? Może ktoś chętnie kupi. To jest naprawdę fatalny komiks, najlepszym przykładem jest Ameryka. Solowa seria o bohaterce nazwanej America Chavez, pisana przez America Chavez! O tym właśnie mówiłem. America Chavez! Dobrze, że przypomniałeś. Kolejny problem tu się pojawił, ponieważ osoba, która narysowała, sprawiła, że ona jest zbyt seksowna. Bo tyłek taki ma. No, bo kobiety nie mogą mieć takiego tyłka. Tu się pojawił kolejny problem, ponieważ najlepiej mieć problem w momencie, kiedy nie jest się odbiorcą czegoś. Nie? Więc takie płateczki wyjątkowe mają problem z tą postacią nową, bo właśnie jak zobaczycie autora tej postaci, na przykład wejdziecie na jego Twittera, który narysował tę postać, to widać, że on po prostu interesuje się komiksami. Wszystkie tam jego tweety, jakie on tam robi, nie mają żadnego jakiegoś takiego politycznego przekazu. Mówi po prostu o komiksach, nie ciska się do fanów, nie obraża ich, nie mówi, że są seksistami czy cokolwiek tam innego. Prawda, że są toksyczni czy coś, bo nie chcą komiksu kupić. Nie, po prostu stworzył postać. Ej, zajebista dupa. Wręcz dosłownie. Ej, fajnie narysowana postać.
nogi takie, kurde, widać, umięśnione, może ciut mocno umięśnione, ale to ona generalnie z kosmitką. No tak czy siak, to jest nowo zaprojektowane, nie? Z tym, że problem jest taki, że jest zbyt seksowna. Wiadomo, bo jak kobieta może mieć biust, jak kobieta może mieć seksowne tyły? Przecież kobiety normalnie nie chodzą na siłownię, nie ćwiczą tyłka, żeby fajnie wyglądać. Więc z taką postacią będzie mieć osoba problem, która nie kupuje komiksów. I dla jasności, ja nie mam problemu z tym, że tamci sobie zrobili jakieś Snowflake'a czy jakiegoś Safe Space'a. Niech sobie kurwa robią. Tylko ja od razu mówię, ja tego nie kupię. Ja do niej bym chętnie powiedział, ty słuchaj, jasne, będę cię asystować. przy ciadach. Ja Bill Rivera i osobiście byłem bardzo rozczarowany, bo ja bardzo lubię tę postać, uważam, że jest naprawdę fantastyczna i można było w różnych kierunkach nie prowadzić, ale autorka nie była w stanie nic ciekawego z tego wycisnąć. Był taki absurd, nie było wiadomo, o co tutaj w ogóle chodzi. Pewnie były stałe jakieś dobre intencje i była tutaj, myślę, było tutaj, myślę, sporo grup właśnie odbiorców, których można było trafić. Na co sobie komiks był fatalny. Jestem pewien, że do tego wszystkiego sprowadzi się właśnie New Warriors. Jeśli ten komiks, ta miniseria, pamiętajcie też, że to nie jest ongoing, zaplanowany nie wiadomo ile, to jest miniseria, która ma być tie-in do tego eventu Outlaw. To ma być tie-in do jednozeszytowego eventu. W każdym razie, jeśli ten komiks wyjdzie fantastycznie, no to super, będziemy mieli dobry komiks. Natomiast jeśli wyjdzie. Gościu, nie wyjdzie fantastycznie. Od razu ci gwarantuję, że nie wyjdzie fantastycznie. Ponieważ jest adresowany do ludzi, którzy go nie kupią. Po prostu. Niech sobie robią ten komiks. Ja im nie bronię, kurwa. Ale niech się nie dziwią później, że mają problemy finansowe na przykład. I niech nie później nie krzyczą, że winę ponoszą mężczyźni, że są toksyczni. I że fani są winni temu, że nie chcą kupić komiksu. Wywołuje to jakieś takie wielkie oburzenie, jakby ktoś tykał czegoś, co jest tam wszystkim tak bardzo bliskie. Gościu! To nie jest, że jakieś wielkie oburzenie, co wyśmiewanie Marvela i śmianie się z tego, sam sobie grób kopie, sam sobie gwóźdź do trumny wbija. Tu ludzie bekę z tego mają, po prostu. To jest ta różnica. Ludzie się nie oburzają z tego, że kurwa, oni to wyśmiewają, że to jest żałosne. Że robią produkt kierowany do nikogo, a później się dziwią, że nikt tego nie kupuje. Kierujecie coś do nikogo, to i nikt tego nie kupuje. To chyba jest oczywiste. Kiedy mówimy o rynku komiksów superbohaterskich, który jest małym, niszowym rynkiem, którym Disney czy Warner Bros. Się w ogóle nie przejmuje, którego w ogóle ma w dupie, jestem pewien, że oni w ogóle trzymają jeszcze te wydawnictwa, głównie po to, głównie ze względów prestiżowych, bo głupio by wyglądało, jakby, wiecie, Warner zamknął komiksy DC, na których kosi pieniądze, robiąc filmy z tymi postaciami, tak samo w Disney z Marvelem. Wydaje mi się, że te wydawnictwa nie są im potrzebne do niczego w tym momencie, poza ewentualnie dostarczaniem świeżych pomysłów, ale przecież równie dobrze ci twórcy komiksów. No, dla Disneya nie jest to do niczego potrzebne. Tak. Oni to trzymają jako tą swoją taką kukiełeczkę, taką zabaweczkę. I mimo to, że tak mało osób w ogóle czyta komiksy z superbohaterami, z powodów, o których powiedziałem na początku, związanych z tym, że ten rynek jest po prostu bardzo... Z takiego powodu, że robią takie postacie kierowane do nikogo lub do ludzi, którzy nigdy w życiu nie kupią komiksu. Srają na ludzi, którzy kupują te komiksy. Wysrywają się na ludzi, na swoich fanów, na tych, którzy faktycznie by poszli do sklepu i kupić ten komiks. Bo wiesz, pieprzyć mężczyzn, toksyczna męskość i tak dalej, seksizm wszędzie. Mężczyznom nic nie wolno. Po prostu nic nie wolno. Nawet jest reklama, słuchajcie, nie mówiłem wam o tym. Reklama została zdjęta, ponieważ nie ma wystarczającej reprezentatywności, że tak to nazwę, płciowej. Za mało różnorodności płciowej w reklamie jest, gościu. Zdjęli reklamę w UK. Bo UK jest tak woke, tak bardzo poprawny politycznie. Bo ktoś zrobił reklamę kierowaną do mężczyzn odnośnie komputerów gamingowych. I w tej reklamie są sami mężczyźni. Firma wie, kto jest targetem jej, że jakoś, nie wiem, 90 czy ile procent jej, tej firmy, ludzi, którzy kupują, bo nie, wiecie, monitorują to, kto kupuje ich produkty i tak dalej. Widzę, że 80, 90 czy ile procent. Mam wrażenie, że to wynika tylko i wyłącznie z tej potrzeby bycia oburzonym na coś. Bo jakoś wydaje mi się, że to jak nazywa się jakiś młodociany superbohater z trzeciego szeregu w drużynie New Warriors, która nikogo nie obchodzi, w miniserii, która tylko się zacznie, to zaraz się skończy, w miniserii będącej tainem do jednozeszytowego... Dobra, ja ci gruby tu przerwę. Podkreślam jeszcze raz. Ludzie nie oburzają się na to, że ktoś stworzył postacie Snowflake i Safe Space, tylko się z tego naśmiewają, że to jest idiotyczne, że oni sobie grób kopią. I ludzie to pokazali, że im się to nie podoba po prostu, bo mają prawo powiedzieć, mi się to nie podoba, ja tego nie będę wspierać, ja tego nie kupię. Chcecie? Róbcie sobie. Ludzie nie mówią, nie możecie, nie macie prawa tego zrobić.
Tak robią właśnie wojownicy w postaci, że o nie, ta postać zbyt seksownie wygląda, zbyt seksowną dupę ma. Po czym i tak tego komiksu nie kupią. Ja nie bronię im, niech robią, niech wydają ten komiks w takiej postaci. Niech te postacie wyglądają tak, jak wyglądają, niech ta gruba będzie gruba. Niech się nazywa Trailblazer. Prawda, weźmy tu jeszcze raz, o. Tu mamy Trailblazer. Tak wygląda. Ja nie mam z tym problemu najmniejszego. Ja to po prostu wyśmiewam. Wyśmiewam takie decyzje, które oni podejmują. Ale dalej niech robią co chcą. To ich sprawa, to ich firma, ich biznes. Nie zabraniam. Za to wojownicy sprawiedliwości społecznej zabraniają autorom tworzyć postacie tak, jak je stworzą. W postaci na przykład, że zbyt seksownie wygląda. Trzeba zakryć, zabudować. Jakieś kontrowersje były obliczone na to, żeby wywołać jakieś zainteresowanie i zamieszanie? Bo to jest potrzebne wydawnictwu. I oczywiście autor i wydawnictwo mają generalnie ten sam cel, czyli robić jak najlepsze komiksy i sprzedawać je jak najlepiej. Tak, czyli według ciebie, nieważne jak mówią, ważne, że mówią. Nie, ja myślę, że ważne jest też jak mówią, jeśli chodzi na przykład o takiego Marvela. Ważne jest to, jak firma jest postrzegana, jeśli widzi się, że firma idzie na dno. Bo Marvel w sumie się kończy już, jak się jeszcze nie skończył. To, co oni robią, nie tylko jeśli chodzi o komiksy, ale też i Cinematic Universe, co oni odwalają. Ale wiemy, że ta sprzedaż jest najważniejsza dla wydawnictwa, natomiast robienie najfajniejszych komiksów jest najważniejsze dla autora, bo to może się buduje nazwisko, pozwala dostawać kolejne oferty itd. Więc nie winię w ogóle autora za to. Gdyż wam, że dostał jakiś luźny opis tego, co ma zrobić w ramach tej serii, na czym ma się mniej więcej skupić i być może ma na to jakiś pomysł, być może nie ma, zobaczymy, jak już komiks wyjdzie w sprzedaży. Natomiast jeśli chodzi o wydawnictwo, jestem pewien, że oni się bardzo cieszą z tego, że dostali wreszcie jakąś uwagę gdziekolwiek, bo być może faktycznie znają się ludzie, którzy z czystej ciekawości sięgną po ten pierwszy zeszyt i będą chcieli zobaczyć, o co chodzi i czy faktycznie jest to taka żenada, jak się wydaje z tych wyrwanych z kontekstu zapowiedzi. I załóżmy, że pierwszy egzemplarz sprzeda się w egzemplarzach. Załóżmy 20 tysięcy. Co jest żałosne, a już kolejny 3000. I ja teraz nie mówię o egzemplarzach, które zostały wysłane do sklepów, tylko o faktycznie kupionych. Bo mówię, ja jestem akurat tą grupą, która by kupiła taki komiks stricte z tego powodu, żeby mieć go w celach kolekcjonerskich, żeby się z tego śmiać. Że powiedz, zobaczcie, jakie gówno mam, bo może kiedyś w przyszłości takie egzemplarze tego gówno komiksu, chociaż patrząc na to, w którym kierunku ludzkość zmierza, to ten komiks można by powiedzieć, że byłby ekstrawagancki, że tak powiem. Ponadczasowy taki, który przekracza granice w dobrym kierunku. Taki, który by wzbudzał oburzenie nie na zasadzie, że jest idiotyczny, ale na tej zasadzie, że przekracza granice, że jest kontrowersyjny, zbyt obnaża, prawda, że za bardzo ciało pokazuje, za dużo ciała, za dużo seksapilu, prawda, za mało ocenzurowany, że może zostać uznany, tak daleko w cenzurę się pójdzie. I no niestety, ale wydawnictwa są mocno zdecydowane, żeby jakoś tam jeszcze podbić te swoje wyniki, jakoś tam podbić jeszcze sprzedaż. Gościu! W ten sposób oni nie podbijają wyników sprzedaży. Oni tylko kopią sobie grup. Bo wiedzą, że ja na pożyczonym czasie i prędzej czy później ten cały model, który mam na początku, się załamie. I myślę, że... Już się załamuje. O, to przyspiesza. Kononowicz przyspiesza i to, co robił, jeszcze bardziej przyspiesza.